Dzień dobry Państwu, to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam, kłaniam się i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Państwa gościem za chwilę Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych. Oczywiście o kwestiach zagranicznych będziemy rozmawiać, ale skupimy się także na tym, co po sobocie, czyli co po ogromnej konwencji Platformy Obywatelskiej w Radomiu, zdecydowane zaostrzenie retoryki byłego premiera Donalda Tuska, rzucenie rękawicy Jarosławowi Kaczyńskiemu, to już chyba wprost. Wczoraj zresztą ekspert u nas w programie przekonywał państwa na podstawie tego, co dzieje się już w ostatnich tygodniach, że to będzie bardzo brutalna kampania. Kampania na karabiny, maczugi, na kije baseballowe i rzeczywiście widać, że to napięcie z dnia na dzień coraz bardziej się pogłębia. W którą stronę Platforma Obywatelska będzie iść? Gdzie będzie szukać swoich wyborców i jak ich przekona do tego, że warto po raz kolejny na Platformę oddać głos? O tym z Grzegorzem Schetyną oczywiście, ale będziemy także mówić o kwestiach związanych jeszcze z tym, co wynika lub też co nie wynika z szczytu NATO, który zakończył się w ubiegłym tygodniu w Madrycie. Premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że jest to ogromny sukces polskiej delegacji, że po raz pierwszy padło sformułowanie o tym, że będzie w Polsce stała obecność wojsk NATO na terenie naszego kraju właśnie, że posadowienie, jakiś neologizm, dowództwa 5. Korpusu Wojsk Amerykańskich w Polsce to jest przełomowa decyzja. Według premiera Mateusza Morawieckiego podkreślił, że przełomowymi decyzjami są też zakupy broni, wzmocnienie naszej armii, tylko to takie bardzo ogólne słowa, bo generałowie, którzy tutaj u nas byli już po szczycie NATO, stwierdzili, że nie ma żadnych szczegółów dotyczących wzmocnienia naszej armii, czy też w ogóle wschodniej flanki NATO. Szef rządu ocenił także, że podstawowa różnica między Prawem i Sprawiedliwością a Donaldem Tuskiem jest taka, i teraz uwaga, że Jarosław Kaczyński kocha przede wszystkim Polskę, a Donald Tusk kocha chyba jakiś inny kraj. Jaki? O tym pewnie także z Grzegorzem Schetyną rozmawiać będziemy. W Ukrainie oczywiście sytuacja w dalszym ciągu bardzo napięta. O tym również będziemy mówić z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, czyli byłą ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie. Ocenimy obecną sytuację, tym bardziej, że Rosjanie ostrzegają, uwaga, przed trzecią wojną światową. Czas na inne kraje, mówią wprost. W rosyjskiej telewizji pojawiły się kolejne groźby w kierunku innych państw ze strony Rosji. Zgromadzeni w studiu goście otwarcie mówili, że tutaj cytat, po Ukrainie przejdzie czas na inne kraje. Eksperci Władimira Sołowiowa ostrzegali także przed wybuchem trzeciej wojny światowej. Także jak Państwo widzą, na wschodzie bez zmian. Przez cały czas leje się do mózgów Rosjan ta kremlowska propaganda, która no, w dalszym ciągu takie imperialistyczne ambicje wzbudza w rosyjskim społeczeństwie. Więc na ten temat oczywiście i na temat perspektyw będziemy mówić. Będziemy mówić także o sporze w niemieckim rządzie. Tak, tak, taki się tlił już od dłuższego czasu, ale przybiera on coraz mocniejsze emocje. Kanclerz Olaf Scholz i jego partia są coraz bardziej odosobnieni w takim swoim bardzo ostrożnym, tak to nazwę eufemistycznie, podejściu do dostaw broni dla Ukrainy. Ich koalicyjni partnerzy powoli zaczynają tracić cierpliwość i coraz mocniej apelują o większe dostawy sprzętu dla armii ukraińskiej, twierdząc, że truizm, ale jednak poprawienie zdolności militarnych Ukrainy przez jak najszybsze dostarczenie jej chociażby niemieckich transporterów opancerzonych pomogłoby Ukrainie zwyciężyć Rosję. Tego domagają się współrządzący z SPD Zielonych. Teraz do apelu dołączyła się trzecia partia wchodząca w skład koalicji rządowej, czyli liberalna FDP. Czy to oznacza kryzys rządowy w Niemczech i czy Olaf Scholz zmieni swoje podejście względem Kremla, Władimira Putina? No i nie oszukujmy się, poważnych interesów gospodarczych i uzależnienia, do których Niemcy doprowadzili się przez ostatnie dekady względem Federacji Rosyjskiej. O tym także u nas dzisiaj w programie. I jeszcze jedna rzecz. Ja nie wiem, czy Państwo słyszeli o tym, że rząd pozwolił sprowadzać do Polski brudny węgiel. Tak w ramach walki ze smogiem chyba. O ekologii dzisiaj wydaje się nikt już w polskim rządzie nie myśli, co może być kolejnym zarzewiem konfliktu z Komisją Europejską. Cel jest prosty, chodzi o wpłynięcie na ceny węgla w Polsce, ale środki, żeby to osiągnąć, mogą nas
nas, jak zwykle, bardzo dużo kosztować. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zniosło na okres, na razie 60 dni, tak zwane normy jakościowe, jakie musiał dotychczas spełniać węgiel sprzedawany w Polsce. To pozwoli importerom, drodzy Państwo, w dużym skrócie, sprowadzać do naszego kraju zagraniczny węgiel, który jest mocno zanieczyszczony siarką i w trakcie spalania emituje do powietrza więcej pyłów, powodując zdecydowanie większe zagrożenie dla środowiska. Rząd twierdzi, że to jest najistotniejsze, żeby w kaloryferach jesienią i zimą było ciepło. Dlatego też namawia odbiorców do tego, żeby kupować węgiel, nawet ten zanieczyszczony. Tylko problem polega na tym, że wszystkie samorządy przyjęły tak zwane ustawy antysmogowe zgodnie z prawem unijnym i gdyby one zostały złamane, no to wtedy będą nakładane kary i będą wstrzymane fundusze dla poszczególnych samorządów. W związku z tym opozycja zwraca uwagę na to, że rząd znowu doprowadza do sytuacji, w której jest szczucie jednych na drugich, zrzucenie odpowiedzialności na samorządy, które z jednej strony oczywiście muszą zadbać o to, żeby obywatele w domach mieli ciepło, ale z drugiej strony muszą dbać także o środowisko i o to, żeby funkcjonowało to wszystko zgodnie z prawem unijnym, więc kolejne zarzewie do kolejnej awantury, drodzy Państwo, nam się szykuje na ten temat także dziś w naszym programie, ale już nie przedłużamy, za chwilę w naszym studiu Grzegorz Schetyna, zapraszam Państwa. My nieustannie stykamy się z totalnym kłamstwem, z takim absolutnym zakłamaniem naszej rzeczywistości. Takim kłamstwem wprost, z niczym się nie liczącym. Skoro ogromna część władzy, właśnie władzy samorządowej w Polsce, to jest władza państwowa, bo samorząd polski to jest część aparatu państwowego, jest w ręku opozycji. Skoro opozycja ma zdecydowaną przewagę w mediach, skoro jest w parlamencie i nieustannie zapowiada, że wygra wybory i przejmie władzę, no gdzie jest dyktatura, którą można obalić przy pomocy wyborów? Gdzie jest dyktatura, która toleruje opozycję, jeszcze do tego tak agresywną, totalną, no niebywale wręcz niekulturalną, żeby nie powiedzieć inaczej? Gdzie jest dyktatura, która toleruje, że ogromna część władzy w kraju jest w rękach jej przeciwników? Gdzie jest dyktatura, która toleruje ludzi, którzy na zewnątrz atakują tą dyktaturę w różnego rodzaju organach międzynarodowych, w tym wypadku przede wszystkim w Parlamencie Europejskim? W Polsce, szanowni państwo, mamy demokrację i sądzę, że jedną z najlepiej funkcjonujących. Niemcy są rzeczywiście najsilniejszym gospodarczo krajem w Europie. To jest co najwyżej 1/5 Stanów Zjednoczonych. No, jeżeli wziąć pod uwagę siłę nabywczą, to może 1/6 Chin. To jest połowa Indii dzisiejszych. Świat się zmienia, szanowni państwo. Świat się zmienia. Oczywiście to jest też mniej niż Japonia znacznie. To jest, powtarzam, silne państwo. Ja bardzo bym chciał, żeby Polska taka była. Byłoby wspaniale. Ale musicie państwo też zrozumieć, jakie są proporcje. I mówienie o nich jako o światowym mocarstwie to jest żart. Natomiast jeżeli oni sobie wezmą te szczudła europejskie, podporządkują szczególnie tą naszą część Europy, no już wtedy tak. Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Panie marszałku, Morawiecki Mateusz, premier nasz, jaśnie nam panujący, mówi, że Jarosław Kaczyński kocha Polskę, a Tusk kocha jakiś inny kraj. Czy pan ma podejrzenie, jaki kraj może kochać Donald Tusk? Kocha Polskę, jak my wszyscy. To jest zły język, szczególnie w ustach premiera nie uchodzą takie słowa. I tak mam taką refleksję ostatnich dni, może tygodni właśnie, że pewne rzeczy czy pewnych zwrotów, które używa premier Morawiecki, nie przystoją. Nie powinien używać. Premier to jest jednak wielka odpowiedzialność i wielkie zobowiązanie. I to nie jest harcownik czy zastępca rzecznika prasowego partii, tylko to jest osoba, która jest odpowiedzialna za nasz kraj, za całe państwo i z wszystkich jego obywateli. A pana zdaniem Morawiecki zachowuje się trochę jak harcownik obecnie? Tak, mam takie wrażenie, że chciałby bardzo dużo robić, żeby prezes Kaczyński uwierzył, że jest świetnym premierem i nie ma dla niego alternatywy, bo jego pozycja, wiadomo... Czyli walczy o względy prezesa. Ja myślę, że tak, i swoje bezpieczeństwo, i kontynuację. Takie mam wrażenie i tak widzę to na tych debatach sejmowych, widzę, w jaki sposób zabiera głos, w jaki sposób atakuje opozycję, jakich słów używa. Mhm. I to wpisuje ten cytat, który przywołuje pani redaktor, właśnie w taką
obronę samego siebie, swojej pozycji, która jest słaba ze względu, przede wszystkim ze względu na to, że no jest jednak wielka katastrofa z finansami europejskimi, z pieniędzmi z funduszu odbudowy, które miały być i już były zapowiadane, a wiele czy wszystko wskazuje na to, że ich po prostu w Polsce nie będzie. I no, za prezes to... Jarosław Kaczyński zdaje się już przyzwyczajać społeczeństwo do tej myśli, bo zaczyna używać takiej retoryki dotyczącej tego, że te pieniądze nie są nam potrzebne, że te wszystkie inwestycje, które widzimy w małych miasteczkach czy we wsiach, to, że my myślimy, że to są pieniądze z Unii, a to nie, to my finansujemy, my naszymi pieniędzmi. No tak, ale to jest zakłamywanie rzeczywistości, o tym wie Kaczyński i wie, że te zobowiązania w stosunku do kamieni milowych, do tych oczekiwań, które stawiała Komisja Europejska, wpisanie mechanizmu praworządności, to wszystko jest premier Morawiecki, to wszystko on przeprowadził i na końcu dnia nie ma tych pieniędzy i uważam, że to jest, że Kaczyński wprost wini, czy winą obarcza Morawieckiego, stąd jego próby żałosne, dosyć i rozpaczliwe właśnie ratowania i swojej pozycji. Ale trudno, panie marszałku, nie odnieść wrażenia, że zaostrzenie retoryki występuje także po państwa stronie. Przynajmniej kiedy oglądałam wystąpienie Donalda Tuska w sobotę w Radomiu, no to ono było zdecydowanie mocniejsze w swoim wydźwięku niż dotychczas. Sformułowania typu, kto wierzy w Boga, nie głosuje na PiS. Na przykład, to oczywiście jest wyciągane. Tak, nie, kto wierzy w Boga, ten nie głosuje na PiS. Dokładnie tak, tak to brzmiało. I szereg innych pokazuje, że no, czeka nas bardzo potężne starcie w tej kampanii. To nie wykluczam, że rzeczywiście ten język będzie eskalował i to zderzenie będzie bardzo takie wymowne i konkretne. No ale taki jest czas, że trzeba rzeczy mówić po imieniu. Mm-hmm. Ja 7 lat temu powiedziałem o totalnej, że opozycja powinna się zachować, powinna bronić najważniejszych rzeczy, praworządności, demokracji w sposób totalny. I teraz przyszła pora na te totalne. I przyszedł czas, że ten język, który wtedy wydawał się może jeszcze nieadekwatny, dzisiaj po prostu jest niezbędny, żeby bronić tych najważniejszych, najbardziej podstawowych, elementarnych rzeczy demokracji, praworządności, wspólnoty europejskiej. Panie marszałku, a pan się podpisuje pod wszystkimi słowami Donalda Tuska, które padły w ostatnim czasie i pod zapowiedziami, które padły w ostatnim czasie? Pani, to jest język bardzo twardego projekcji politycznej, która ma w moim przekonaniu zbudować relacje między środowiskami i partiami opozycyjnymi i przygotować nas wszystkich, mówię o opozycji, do wyborów i takiego frontalnego starcia z PiS. Żeby to zrobić, trzeba zmobilizować. Ale kogo? Działaczy czy wyborców? Także działaczy, ale w konsekwencji wyborców. Wyborcy muszą wiedzieć, że tylko mobilizacja i takie pełne zaangażowanie da wyborczy, polityczny efekt. Tak było w 2007 roku. Pamiętam te wybory, tę kampanię, w jaki sposób rosła właśnie taka determinacja, żeby być przy urnie wyborczej, żeby skończyć ten, wydawało się, upiorne 2 lata rządów PiS. Dzisiaj jesteśmy po 7, za rok będziemy po 8 latach rządu PiS i Polska nie ma alternatywy. Albo opozycja w taki sposób się zorganizuje i zmobilizuje swoich wyborców, czy w ogóle wyborców, żeby PiS odepchnąć, albo jesteśmy skazani naprawdę na czarny scenariusz zdarzeń. I stąd rozumiem taka determinację Tuska jako lidera opozycji, żeby tę sprawę zbudować. Ale pan mi nie odpowiedział na pytanie. Czy zgadzam się ze wszystkim? Zgadza. Wie pani, to jest... zgadzam się z ostrością, twardością języka i przekazu. Natomiast nie będę recenzował czy oceniał jego tez w wystąpieniach publicznych takich jak... Dobrze, to w każdym razie Tusk ma w panu pełne wsparcie. Tak, no oczywiście. Uważam, że to od lidera największej partii opozycyjnej zależy, w jaki sposób opozycja zorganizuje się i pójdzie do wyborów. To zawsze ja miałem to samo, kiedy byłem liderem Platformy Obywatelskiej. Każdy lider Platformy Obywatelskiej, największej partii opozycyjnej, ma w ręku klucz do tego, żeby zbudować relacje i koalicję, która ma wygrać z PiS-em. Panie marszałku, a te kwestie dotyczące spraw powszechnie mówi się światopoglądowych, ale ja ich tak nie będę nazywać. Ja je będę nazywała sprawami równościowymi, bo tak je traktuję. Czyli kwestia związków partnerskich, także homoseksualnych, kwestia aborcji, kwestia, o tym też wspominał Donald Tusk, prawa dla osób transpłciowych. Czy to nie jest coś, co
zachwieje bardzo mocno Platformą Obywatelską. Nie mam takiego wrażenia i to mówię absolutnie z pełnym przekonaniem, że... Dawno tego nie słyszałam w pańskich ustach. Nie mam takiego wrażenia. Ale naprawdę tak jest, że te kwestie już bardzo... przeszliście to, dojrzeliście to. Bardzo twardo powiedziane, one są dzisiaj potrzebne. Mhm. Szczególnie, że co jest z drugiej strony... Ale pan powiedział ostatnio, że nie ma pewności, czy Platforma jest na to gotowa w którymś z wywiadów. Powiedziałem o programie, który powinien połączyć wszystkie partie opozycji demokratycznej. Mhm. I mówiłem w tym kontekście, że uważam, że na przykład małżeństwa jednopłciowe nie muszą być zaakceptowane przez wszystkie ugrupowania, które będą tworzyć koalicję, czy które mogą tworzyć koalicję. Więc to też na przykład Kosiniak-Kamysz. Na przykład, tak. I uważam, że to trzeba wziąć pod uwagę przy oglądaniu tego, bo my musimy z jednej strony mieć podstawę wspólną programową, złożoną z takiej wspólnoty programowej wszystkich ugrupowań, a z drugiej strony mieć taką listę, która da szansę na zwycięstwo. Więc tutaj uważam, co chciałem powiedzieć, że te twarde słowa są potrzebne, bo z drugiej strony, proszę zobaczyć, słyszymy rechot Jarosława Kaczyńskiego, słyszymy haniebne słowa, które dotykają mniejszości i po prostu tutaj nie ma kalkulacji. Tutaj każdy przyzwoity, nie polityk, ale każdy przyzwoity człowiek musi powiedzieć, nie ma zgody na takie zachowania i na takie wykluczenia. No dobrze, panie marszałku, tylko czy w waszym przypadku, w tym momencie to są tylko słowa, czy to będą także po ewentualnie wygranych wyborach czyny? Dlatego, że na przykład działacze LGBT, ale także politycy lewicy mówią, że tutaj Platformie ufać nie można, że to Platforma w poprzedniej jeszcze kadencji odrzuciła na przykład projekt związków partnerskich i że na tej podstawie ufać państwu po prostu się nie da. Nie odrzuciła, ale nie mieliśmy większości ze względu na to, że koalicjant, czyli TDPSL, nie był w stanie poprzeć tego wniosku, który był przygotowany i z którym byliśmy gotowi do procedowania go w parlamencie. To trzeba wziąć pod uwagę. To zależy wszystko od tej matematyki, jak o geografii sceny politycznej Sejmu po wyborach. Ale żeby o tym mówić, jaka jest większość i do czego, trzeba przejść przez kampanię wyborczą, trzeba zbudować takie listy, które dadzą szansę zwycięstwa z PiS-em. Ja nie uważam, żeby dzisiaj było najważniejsze, żebyśmy dzisiaj między partiami opozycyjnymi ustalali, co przegłosujemy w przyszłym Sejmie, bo my musimy tam się dostać i musimy wygrać z PiS. Dzisiaj o tym trzeba rozmawiać. Czyli w jaki sposób stworzyć konstrukcję, która wygra z PiS? Mówi pan odwrotnie niż ewentualni potencjalni partnerzy, dlatego że oni mówią, że trzeba ludziom zaproponować program i od programu konkretnego wyjść, a nie iść do wyborów tylko z ideą odsunięcia PiS od władzy. Podstawa programu ta, która połączy te wszystkie ugrupowania, które będą na jednej liście, czy na dwóch, jeżeli tak się zdarzy, jeżeli będzie takie wspólne ustalenie, tak, że będziemy, stwierdzimy tak jak w wypadku, tak było w Czechach, że idźmy na dwóch listach, ale deklarujemy wsparcie, nie konkurowanie, nie rywalizowanie kampanii wyborczej i na twardo koalicję po wejściu do Sejmu. To można zrobić, ale podstawa programowa, my w kampanii wyborczej, czy przed kampanią wyborczą musimy powiedzieć, jaka jest podstawa programowa, co będziemy chcieli zrobić, co zrobimy w przyszłym Sejmie, jeżeli wygramy wybory. To musi być powiedziane. Ale to jest jedna rzecz. Ale drugą rzeczą, że uważam, że nie powinniśmy pisać legislacji, którą będziemy się zajmować co do szczegółu po wyborach, bo to zależy od wyniku wyborczego. My możemy mogli zrobić to, na co pozwolą nam wyborcy. Wyborcy głosują. Oni mają długopis i oni stawiają krzyżyk przy nazwisku w wyborach. To wystarczy pana zdaniem, żeby te wybory wygrać? Determinacja, przekonanie, że nie ma alternatywy. Pokazanie, jak bardzo zniszczyli przez 8 lat Polskę, jak doprowadzili, z jakiego powodu jest w Polsce drożyzna, w jaki sposób zawłaszczyli państwo. Żeby to wszystko pokazać, żeby mówić jednym głosem, uważam, że to jest klucz do tego, żeby Polacy powiedzieli dość. Znaczy PiS trzeba rozliczyć za to, co zrobił i trzeba po prostu wybrać opozycję. Wczoraj Włodzimierz Cimoszewicz powiedział w rozmowie ze mną, że Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili nie walczy tylko o zwycięstwo, ale walczy o to, żeby nie trafić do więzienia. Walczy o to, żeby przeżyć i widać to w tej determinacji Kaczyńskiego. Też uważam, że oni wiedzą, co zrobili. Mhm. My nie mamy takiej pewności, mówię o opinii publicznej, jakie są rzeczy i co złego zostało zrobione, gdzie prawo zostało złamane. Nie mamy pewnych
takich stuprocentowych informacji o tym, co się stało i gdzie prawo zostało złamane, ale to jest kwestia czasu, przecież wszyscy będziemy o tym wiedzieć, więc myślę, że tak, że to jest kwestia ich takiego elementarnego bezpieczeństwa i ucieczki przed odpowiedzialnością, także prawną. A pan nie obawia się przebiegu tych wyborów? Mówię o takich wolnych wyborach. Michał Kamiński ostatnio też powiedział, ja się obawiam, ja nie mam pewności, czy te wybory będą wolne. Nie, trzeba wszystko zrobić, żeby ich pilnować. A jakie macie możliwości? Ja bym powiedział tak, że to, co ostatnio się pojawiło w tych ostatnich wypowiedziach Kaczyńskiego, to jest niepokojące. Bo to jest takie pokazywanie, że trzeba zrobić wszystko, żeby opozycja nie wygrała wyborów, bo to będzie przeciwko Polsce. Czyli to będzie antypaństwowe, tak. To znaczy, że wszystko można zrobić, że wszystko jest możliwe, żeby tylko zatrzymać opozycję. Nawet jeżeli trzeba będzie tłumaczyć, że Polacy się pomylili i źle zagłosowali. To jest bardzo niebezpieczne. Znany panu zapewne, przepraszam, że wchodzę w słowo, dr Mirosław Oczkoś wczoraj powiedział, no prawdopodobnie on spodziewa się w kampanii tuż przed wyborami szeregu zatrzymań wśród posłów, czy w ogóle polityków i działaczy opozycji. No wszystko będzie możliwe. A potem się okaże, że się nic nie wydarzyło, ale to, co się narobi przed wyborami, no to inna sprawa. Ja myślę, i też dlatego ważne jest, żeby ta kampania wyborcza nie skupiła, nie była tylko kilkutygodniowa, tylko żeby mieć więcej czasu, żeby Polakom o tym opowiadać, mówić o tym zagrożeniu, jakie stanowi i co wyniknie ze zwycięstwa, ewentualnego zwycięstwa PiS. Polski nie stać na wygranie PiS-u. PiS nie może wygrać tych wyborów parlamentarnych, ponieważ nie będziemy w stanie odbudować tego, co zniszczyli przez te ostatnie 7 lat. A teraz jeszcze ma pan poczucie, że da się to odbudować? Myślę, że tak. Że, w trakcie jednej kadencji? Że jeżeli będzie... Myślę, że tak. No chociażby ten fundusz odbudowy, pieniądze z KPO, prawda? To jest taki bardzo, bardzo widoczny znak, na czym polegają rządu PiS, a na czym polega alternatywa dla rządów PiS. Nie są w stanie sięgnąć po pieniądze europejskie. Mają fatalną opinię, nie rozmawiają uczciwie i szczerze, chcą oszukać partnerów w Komisji Europejskiej. To jest polityka, która dzisiaj po prostu jest obnażona przez tych wszystkich, którzy ją widzą i którzy jej nie akceptują. Polska z Węgrami siedzą w oślej ławce i są wskazywani jako ci, którzy łamią wszelkie zasady, którzy nie są uczciwym, przyzwoitym i racjonalnym partnerem dla krajów Unii Europejskiej. Jak wiemy, z tą ustawą prezydencką, o tym Wera Jurowa ostatnio mówiła, że te kamienie milowe nie są spełniane. Dzień później dowiedzieliśmy się o korespondencji Michała Dworczyka z Mateuszem Morawieckim w sprawie ustaleń przed posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego z Julią Przyłębską. Do tego doszły jeszcze informacje, że rząd nie ma zamiaru płacić jednemu z sędziów, który otrzymał pozytywny wyrok, tak, Trybunału Sprawiedliwości Praw Człowieka. No i teraz to także nie są sygnały, które świadczyłyby o tym, że polski rząd chce jakoś się z Komisją Europejską spotkać w którymś miejscu. I znaleźć elementarne porozumienie, bo przecież tam jest ta decyzja odnośnie tych pieniędzy. I to, co mówi, o czym wspominała pani redaktor, że to tak wygląda, że Kaczyński zaczyna przygotowywać opinię publiczną, że tych pieniędzy nie będzie, pieniędzy europejskich. Przypomnę, że to jest w tym pierwszym rozdaniu blisko 35 miliardów euro. Już nie wspominam euro. O pieniądzach, które zostały stracone z zaliczki. I zabrane z powodu kar. No dokładnie tak, bo to przecież też licznik ciągle bije. I to jest takie, nie mamy tych pieniędzy europejskich, ale mamy gdzieś indziej, poradzimy sobie, nie zdając sobie sprawy, to są straty ogromne, to są pieniądze dla polskich firm, przedsiębiorstw, samorządów, dla nas wszystkich, które miałyby polską gospodarkę otworzyć, ruszyć po pandemii. Nie mają tej wyobraźni, nie zdają sobie sprawy z tego, uważają, że wszystko można zrobić, że można oszukiwać i robić, i tworzyć, prowadzić politykę taką, która w moim przekonaniu po prostu ona już jest ujawniona. Wiedzą, w jaki sposób funkcjonują, nie są w stanie być skuteczni i załatwiać elementarnych spraw dla Polski. Nie są w stanie sięgnąć po pieniądze europejskie, nie są w stanie zbudować pozycji Polski, która daje gwarancję bezpieczeństwa obywatelom. No dobrze, a co bez tych pieniędzy z Unii będzie? Bo prezes twierdzi, że sobie poradzimy, a pan co twierdzi? Oczywiście, że sobie nie poradzimy. Będzie dalsza degradacja, będzie brak pieniędzy, będzie dalsze zadłużanie.
To jest, znaczy my sobie z tego sprawy nie zdajemy, bo to nie jest widoczne, ale 1,5 biliona, czyli cały proces zadłużenia, systemowego zadłużania Polski, czyli transfery socjalne, które są przygotowane i które są realizowane z jednej strony, a z drugiej strony podnoszenie rat kredytów i cała polityka NBP, która dzisiaj jest bardzo restrykcyjna, ale nie była taką przed rokiem, półtora czy dwoma latami, wtedy kiedy zaczynał się problem z inflacją. To wszystko powoduje, że jest kompletny chaos. Tym chaosem zostaną dotknięci wszyscy obywatele. Czy pan uważa, że to, że obywatele wszyscy dostaną dotknięci, będzie świadczyć o tym, że Prawo i Sprawiedliwość przegra z tą właśnie inflacją i z tą sytuacją gospodarczą? Czy jednak siła propagandy i w dalszym ciągu zapowiadane programy społeczne spowodują, że dla ludzi okaże się to bardziej przekonujące? Uważam, że trudno przegrać z inflacją. Można przegrać z innym projektem politycznym, z alternatywą polityczną. Może PiS przegrać z opozycją, jeżeli ona będzie zorganizowana i jeżeli to wszystko, co będzie dotykać przeciętnego wyborcę, będzie miało polityczną alternatywę. Ci wszyscy, którzy głosowali na PiS, muszą wiedzieć, ja nie mówię o twardych elektoratach, które są zawsze będą głosować na tę partię, ale ci ludzie, którzy są rozczarowani, którzy widzą, w jaki sposób kłamstwo rozmija się z rzeczywistością, w jaki sposób prowadzą politykę, muszą mieć polityczną alternatywę. Tą polityczną alternatywą jest porozumienie partii i środowisk opozycyjnych, które mówią, mamy program, to jest oferta, odsuniemy PiS od władzy i zrobimy konkretne rzeczy. Pomożemy, zwalczymy inflację, sięgniemy po pieniądze europejskie, przywrócimy praworządność, wrócimy na pierwszą linię polityki europejskiej. I dzisiaj to jest najważniejsze, żeby ta rzetelna oferta była uczciwa i godna zaufania dla wyborców. Ale wielu pyta o to, jak nazwać uczciwą ofertą zapowiedź walki z inflacją, jednocześnie zapowiedź 20% podwyżek dla budżetówki. Tak, ale dzisiaj... To się rozmija, nie styka. To dwa wektory idące w zupełnie... No tak, ale dzisiaj musimy pomóc tym, którzy rzeczywiście pieniędzy potrzebują stąd i są poza podwyżkami i naprawdę cierpią na koszty drużyzny, bo nie miały podwyżki, a nie mogą się upomnieć o to. Mówimy o sferze budżetowej. I to jest konkretna zapowiedź. Natomiast cała konstrukcja musi być systemowa walki z inflacją. Dlatego, to jak ona ma wyglądać? Ale mówimy o obligacjach tych drożdżenianych i inflacyjnych. Mówimy, ale... Inflacyjne oprocentowanie. Tak, tym wyższym oprocentowaniem. Ale mówimy przede wszystkim o sięgnięcie po pieniądze europejskie. Znaczy my to na pewno zrobimy. I to Polacy to wiedzą, że jeżeli ktoś może sięgnąć skutecznie po wsparcie Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, to jest opozycja demokratyczna, to jest Platforma Obywatelska, to są relacje, które zbudowaliśmy w Europie od lat. Panie marszałku, słychać, że bardzo pan gra na to i bardzo pan liczy na to, żeby ta współpraca opozycji się dokonała wreszcie. Jak rozmawiam z liderami pozostałych ugrupowań opozycyjnych, mam wrażenie, że oni ten entuzjazm mają odrobinę mniejszy. Przypominając zresztą, że pan dokonał czegoś, co się jeszcze Tuskowi nie udało, czyli była ta jedna lista do wyborów europejskich i to właśnie dla liderów mniejszych ugrupowań, o tym zawsze w rozmowach ze mną mówi Szymon Hołownia czy Władysław Kosiniak-Kamysz, że to nie wyszło, że ten projekt nie wypalił i że to jest dowód na to, że nie warto powielać błędów. Ale z drugiej strony, proszę pamiętać, byliśmy bez Wiosny Biedronia wtedy w tej... Bo jeżeli byśmy byli rzeczywiście wszyscy razem, to wynik byłby remisowy plus. Znaczy wygralibyśmy niewiele lub zremisowali, ale udało się to w koalicji do Senatu, tak? To są jednomandatowe okręgi, to jest co innego. Jest dużo łatwiej, ale jeżeli my powiemy, nie uda się porozumieć, nie może być jednej listy, nie uda nam się zbudować jednej listy, to budujmy dwie listy. To budujmy tę jedną listę, dzielmy w taki sposób, żeby każdy wyborca opozycji wiedział, że może zagłosować, ma swojego kandydata ze swojego środowiska politycznego czy partii, na którego może zagłosować. I to jest taki wariant, który jest skazany, czy deklaruje współpracę po wyborach, ale mówię o tym w kampanii wyborczej. To można zrobić. Ja mówię, że to powinno wynikać z takiego procesu badań, socjologicznych badań, żebyśmy wiedzieli, jakie są oczekiwania Polaków, czego oczekują od opozycji i od zaufania, które jest między liderami. No dobrze, a jeżeli Jarosław Kaczyński zaskoczy was wcześniejszymi wyborami? Nie zaskoczy. To jest niemożliwe, żeby
żeby, nie wierzę w taki wariant, że wierzę, że to jest możliwe, ale nie wierzę, żeby opozycja nie była przygotowana do scenariusza przyspieszonych wyborów. To jest możliwe, jeśli będą upadać rządy. Hołownia mi ostatnio powiedział, proszę być pewnym, wtedy się dogadamy w 2 tygodnie. Tak, tylko że w wariancie na przykład, jeżeli to będzie kwestia wynikała z nieprzyjęcia budżetu, to cały kalendarz jest 6-tygodniowy, a czasami może być także krótszy. Więc rzeczywiście mam nadzieję, że tak będzie, jak mówi Szymon Hołownia, ale wolałbym taki wariant bezpiecznego scenariusza przygotować wcześniej, żeby on był przygotowany trochę jak ten wariant antykryzysowy, że wyciągamy kopertę i otwieramy i wiemy, co Sądzi mamy pan, robić. Że będzie zmiana ordynacji wyborczej? Uważam, że to jest bardzo prawdopodobne. Wiem, że pracują nad tym i szukają w jaki sposób. Wiedzą, że nie pracują. To jest też szkoła węgierska. Ja widzę, że wiele z tych rzeczy, przez które przechodził Orban, czy w jakiś sposób miał większość konstytucyjną, więc było mu łatwiej, ale w jakiś sposób prowadził, ograniczał prawa opozycji, ograniczał samorządy, budował potęgę Fideszu i partii rządzącej, taki system jednopartyjny budował. To jest wzór i marzenie dla Kaczyńskiego, więc uważam, a także tam zmieniano bardzo intensywnie w ordynację wyborczą. Uważam, że tak pokusa będzie w PiSie. Panie Marszałku, Prawo i Sprawiedliwość w dalszym ciągu bardzo mocno, wiadomo, jak to z reguły bywa w tym przypadku na potrzeby polityki wewnętrznej, ale gra tą kartą antyniemiecką. Przez cały czas to się pojawia w przemówieniach Jarosława Kaczyńskiego. Tam już nawet są jakieś odniesienia do reparacji wojennych, do Hitlera. No, bardzo dużo też mówi się niedobrego o Unii Europejskiej. Do tego chóru przyłączył się także prezydent Andrzej Duda, który komentując wypowiedź Wery Jourovej powiedział, że no, on jest zdziwiony, zaskoczony, bo ta ustawa spełnia wszystkie oczekiwania komisji i wygląda na to, że Komisja Europejska jednak Polskę atakuje ze względów ideologicznych. Ale mówiliśmy o tym, przecież była Ursula von der Leyen w Warszawie i kiedy ten proces trwał, proces legislacyjny, były poprawki Senatu, tak, pamięta pani redaktor, tak. I czekaliśmy... Po wyjeździe 8, tak. Von der Leyen odrzucono. Tak, i było 8 dni, mówiliśmy. I był bardzo, bardzo czytelny sygnał ze strony Brukseli i Komisji Europejskiej. Te poprawki Senatu gwarantują realizację oczekiwań Komisji Europejskiej i trzeba po prostu je przyjąć. I co się stało? Było kupowanie większości, cała procedura przez Kaczyńskiego prowadzona, żeby kupić większość i odrzucić poprawki Senatu, większość w Sejmie. To się udało. Przegrywaliśmy to głosowanie 1-2 głosami i wiadomo było, że to jest po prostu, że to jest bieg na ścianę, że to się po prostu zderzy z rzeczywistością. No, ostrzegaliśmy wtedy. Ja się dziwię, że prezydent Duda po prostu wpisuje się w taki scenariusz, w ten chór takich politycznych ślepców. Znaczy, albo oni jakby sobie nie zdawali sprawy, że to, co robili przez te ostatnie tygodnie i miesiące, musi doprowadzić do takiej konstatacji i do takiego werdyktu europejskiego. To jest niezgodne z ustaleniami, to jest niezgodne z mechanizmem praworządności, to jest niezgodne z ustaleniami, które poczynił premier Morawiecki z Komisją Europejską. Czy pan jako były minister finansów, spraw zagranicznych jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest dzisiaj kierunek polityki zagranicznej polskiej? Nie, nie ma tego kierunku. Jest absolutny chaos. Jest kilka ośrodków, które chcą mieć wpływ na politykę zagraniczną. Najmniej tych oczekiwań, tej aktywności jest w MSZ-cie samym. Jest polityka KPRM-u, premiera. Oczywiście próbuje coś zrobić prezydent, nad wszystkim chce panować Kaczyński. To jest jeden wielki chaos. A wokół Ziobro. Tak, który przeszkadza i który wkłada cały czas kij w szprychy. No dobrze, a jak pan ocenia ustalenia z polskiej perspektywy? Pytam wyłącznie o polską perspektywę szczytu NATO, bo obóz władzy mówi o ogromnym sukcesie, o 5. korpusie w Polsce, o wzmocnieniu, tak, dowództwa armii amerykańskiej. No i tam wymienia jeszcze kilka innych historii. Z kolei Donald Tusk mówił o tym, że no, trzeba było grać o więcej, że to jest zdecydowanie za mało. Pan jest w którym miejscu? Zobaczymy, po czynach ich poznacie. Te zapowiedzi są bardzo obiecujące, są ważne. Szwecja i Finlandia,
w NATO. To jest przełomowe. Ja pamiętam w 2014 roku byłem ministrem spraw zagranicznych i pamiętam po aneksji Krymu, jak trudna była rozmowa ze Szwedami i Finami, żeby tę sprawę wprowadzić na agendę, wejście do NATO. Dzisiaj to się po prostu dzieje. Oczywiście chcielibyśmy więcej obecności, stałej obecności wojsk, oddziałów amerykańskich w Polsce, ale to dowództwo 5. Korpusu, te sygnały o dalszej obecności w Wielkiej Brytanii czy w Hiszpanii. No i takie doprecyzowanie jeszcze tweetem Joe Bidena, bo on tam widać, że chyba były komentarze dotyczące tego, że ta wschodnia flanka trochę za mało została doceniona. Bo tam jest, chodzi o rotacyjną obecność w Rumunii, że można by było więcej. I mi się wydaje, że trzeba pracować dalej, żeby było więcej. Ale ten marsz, to otwarcie na wzmacnianie obecności NATO w Europie, także na wschodniej flance jest. I to jest obiecujące, wymaga dalszej naszej pracy i presji. Mhm. Tylko wielu zwraca uwagę na to, że trudno jest o pracę i presję w sytuacji, kiedy jest taka, a nie inna pozycja Polski na arenie międzynarodowej i że to z tego powodu zbyt mało zostało wynegocjowane. Na pewno nie mamy takiego głosu, nie mamy takiej sprawczości jak wcześniej. To jest oczywiste, ale sytuacja, my uważam, że powinniśmy wykorzystać szczególne relacje z Ukrainą, to co polskie rodziny, polskie samorządy przede wszystkim zrobiły w przyjęciu uchodźców. Polska musi być krajem, który ma wpływ na wschodnią politykę Unii Europejskiej, na to także na to, w jaki sposób będzie prowadzony proces odbudowywania Ukrainy już po wojnie. Dzisiaj o tym trzeba myśleć. Dzisiaj trzeba polskie firmy przygotowywać do tego, żeby były pośrednikiem w wejściu europejskich, światowych pieniędzy na Ukrainę, żeby ją odbudowywać. I dzisiaj to jest temat. My dzisiaj z wyprzedzeniem musimy o tym myśleć. Ja nie widzę tego takiej aktywności ze strony polskiej polityki, polskiego rządu. Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska, pędzi do Sejmu. Tak jest, dziękuję bardzo. Dziękuję już za chwilę Państwa gościem była ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie, pani Katarzyna Wełczyńska-Nałęcz. Zapraszam. Українці, українки, усі наші захисники і захисниці. Вночі 5 липня майже по всій території нашої держави була оголошена повітряна тривога. До цього в столиці і в деяких областях тривоги не було вже певний час, і дехто почувався навіть особливо тривожно через таку незвичну тишу. Щось додумував, чогось боявся, шукав якихось пояснень, ніби окупанти до чогось готуються. Насправді не варто себе накручувати, не варто шукати логіку в діях терористів. Російська армія не робить ніяких пауз. У неї одне завдання – забрати життя у народу, залякати людей, щоб навіть кілька днів без повітряної тривоги вже відчувалося як частина терору. І от сьогодні ввечері Київ та знов майже вся Україна з повітряною тривогою. На цю годину є удари по Хмельниччині, жертви поранені, зараз уточнюються. Наше з вами завдання – триматися, берегти себе, в тому числі берегти свої емоції. Максимально допомагати обороні країни, захищати державу, скільки буде потрібно для нашої перемоги. I Państwa gościem bardzo miło Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka Instytutu Strategii 2050 i była ambasador Rzeczpospolitej w Federacji Rosyjskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani ambasador, kiedy pani patrzy na to wszystko, co dziś dzieje się na ukraińskim froncie, na opuszczane przez Ukraińców, ukraińskich żołnierzy miasta z powodu bardzo mocnego i zmasowanego ataku armii rosyjskiej, to ma pani jakieś takie niebezpieczne poczucie, że coś tam dzieje się niedobrego, czy raczej, że jest to po prostu strategia obronna Ukraińców i nie ma co wpadać w panikę? Ja mam poczucie, że dzieje się coś bardzo niedobrego. Już co najmniej od 24 lutego, no to a właściwie oczywiście już od dobrych kilku lat. Mhm. I
to po prostu trzeba ciągle sobie zdawać sprawę, że jesteśmy w bardzo poważnej sytuacji wykraczającej, groźnej dla Polski, wykraczającej poza Europę, groźnej nawet globalnie. Ale rozumiem, że pani redaktor, pytanie było co do oceny samej sytuacji na froncie. Tak. Rzeczywiście jest tak, że Ukraina już odstępuje, zaczyna przegrywać, czy to jest początek końca, czy jednak pewna strategia. I otóż moja ocena jest taka, że Ukraina dzisiaj naprawdę, i to jest tak jakby kolejny, ostatni dzwonek, potrzebuje masowych dostaw ciężkiego uzbrojenia od Zachodu już natychmiast, dlatego że ma naprawdę dobrze funkcjonujące siły zbrojne, dobre zarządzanie tymi siłami zbrojnymi, wysokie morale, natomiast brakuje jej uzbrojenia i bieżących dostaw. W tym sensie ustępuje Rosjanom i rzeczywiście to powoduje, że wojska ukraińskie pomalutku się cofają. Są minimalne też kontrofensywy, ale bilans jest negatywny dla strony ukraińskiej, ale to są ciągle terytorialne, minimalne ustępstwa. Niemniej widać, że ze strony rosyjskiej są jednoznaczne sygnały, że Rosjanie chcą iść do końca rozumianego jako likwidację niepodległej Ukrainy i podporządkowanie sobie całościowo tego kraju. Nie tylko, w cudzysłowie tylko, bo to też jest oczywiście bardzo dużo, wschodniej Ukrainy czy Donbasu, nie tylko przejścia do Krymu, ale po prostu całej Ukrainy. Albo Ukraina da temu odpór, albo to się zdarzy. A może dać odpór tylko, jeśli te dostawy broni będą ustanowione, będą stałe, będą duże. Czy w tym kontekście, pani ambasador, szczyt NATO w Madrycie spełnił pani oczekiwania? Czy uważa pani, że te ustalenia madryckiego szczytu, te wszystkie zapowiedzi, które po nim płyną, są wystarczające? O kontekst ukraiński pytam i o kontekst wsparcia dla Ukrainy. Czy to więcej było słów niż prawdopodobieństwa realnych czynów? Taki szczyt jest przede wszystkim w wymiarze słownym. To, co się zdarzyło w wymiarze prawnym, mniej dotyczyło Ukrainy, natomiast dotyczyło przede wszystkim samego sojuszu. Twarde postanowienia o rozszerzeniu sojuszu, o przyjęciu nowej koncepcji strategicznej, o większej obecności u nas na tak zwanej flance wschodniej. Chociaż tu warto zauważyć, że ciągle została zachowana bardzo poważna asymetria obecności sił amerykańskich i natowskich w naszym regionie i w innych europejskich regionach natowskich. O tym się mniej mówi, ale to jest gdzieś takie niepisane ustępstwo także wobec Rosji, która sobie tego nie życzy. Kiedyś była zawarta taka umowa, także nie do końca prawnie obowiązująca, ale przestrzegana, że nasz region będzie traktowany asymetrycznie, czyli będzie tu mniejsza reprezentacja i to zostało utrzymane. Ale jak duży to jest błąd, pani ambasador? Przepraszam, że ja wchodzę w słowo, ale to jest bardzo ważne to, co pani powiedziała w tym momencie, bo z tego by wynikało, chyba że ja nadinterpretuję to, proszę mnie poprawić, że na to poniekąd trochę nasz region poświęciło w sytuacji tak ogromnego zagrożenia. Ja bym nie wyciągała... Nie wyciągała wniosków o poświęceniu regionu, bo to by brzmiało tak, że właściwie już są gotowi nas odpuścić. Absolutnie nie czytam takich sygnałów. Jest bardzo jednoznaczna dzisiaj pozycja, że każda pięć natowskiej ziemi będzie broniona i to jest totalna czerwona linia, której Rosji nie wolno przekraczać. Natomiast ciągle jest takie myślenie, ale jednak nie eskalujmy, nie denerwujmy Putina, nie przekraczajmy pewnych czerwonych linii, które my sobie wyobrażamy, że w głowie Putina są. I jedną z tych czerwonych linii jest także stała, duża obecność sił natowskich w naszym regionie. Tej stałej i dużej, bo to, co było zawarte w umowach, to była właśnie, że nie będzie stałej, dużej obecności i jej ciągle stałej, dużej w tym regionie nie ma, co nie znaczy, że NATO nie dało bardzo mocnych sygnałów, że będzie broniło flanki wschodniej, będzie broniło Polski, będzie broniło państw bałtyckich. Taki sygnał bardzo mocny poszedł. Tak więc szczyt natowski był przede wszystkim o samym NATO i obronie NATO i dobrze, my tego bardzo potrzebujemy oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, padły liczne słowa
I to są kolejne słowa i pomoc wobec Ukrainy, ona idzie, bo gdyby tej pomocy nie było, to Ukraina dzisiaj nie byłaby w stanie się bronić w ogóle. Natomiast tej pomocy potrzeba więcej i ona musi mieć stały charakter. To już nie jest jakieś jednorazowe wydarzenie. Widzimy, że ta wojna jest niestety na długo, to jest wojna na wyniszczenie i w związku z tym, ponieważ ona się toczy nie na terytorium Rosji, tylko na terytorium Ukrainy, więc to wyniszczenie Ukrainy postępuje dużo szybciej i w związku z tym Ukraina bez wsparcia zewnętrznego w bardzo wielu wymiarach, w tym w dostarczaniu broni i broni ciężkiej przede wszystkim, nie jest w stanie się bronić. Ja jeszcze chciałam dokończyć ten wątek przeciwstawiania się w cudzysłowie NATO Kremlowi, bo pani powiedziała, że w dalszym ciągu jest takie wrażenie, że NATO nie chce denerwować Putina. Pytanie, czy to jest pani zdaniem dobra strategia? Czy to nie jest moment, żeby NATO odpowiadało Putinowi jego językiem po prostu? Czy jest czas na to, żeby nadal nie denerwować Putina? To jest kontinuum i proces. Na krańcach tego kontinuum mówimy tu o świecie zachodnim, bo w świecie globalnym patrzenie na ten konflikt jest jeszcze zupełnie inne, co też zawsze warto mieć z tyłu głowy, bo my myślimy, że wszyscy myślą tak jak my, a tymczasem wcale nie myślą. Niemniej w świecie zachodnim mamy takie kontinuum, gdzie na jednym krańcu jest pokój za wszelką cenę, właściwie oddajmy wszystko, byle nie strzelać i to będzie lepiej. Wtedy nie będzie eskalacji, wtedy jakoś się uda odbudować stały pokój, bo wszyscy chcą stałego pokoju. To nie jest tak, że ktoś tu jakoś super cynicznie myśli, a niech tam będzie wojna. Nie, wszyscy chcą stałego pokoju, tylko teraz pytanie, jak do tego dojść. Więc jedni mówią, zawierajmy ten pokój już, dajmy Kremlowi tę Ukrainę, czy cokolwiek z niej chce i wtedy będzie spokój, a drudzy, i tu Polska jest w tym nurcie myślenia na ekstremum, mówią, nie, trzeba z Putinem mówić językiem siły i więcej siły pokażemy twardo, tylko na froncie militarnym można wywalczyć trwały pokój. Ja się do tego poglądu przychylam. Mhm. Natomiast tu jest całe kontinuum pomiędzy jednym a drugim i o to trwa dzisiaj główna debata w ramach NATO, w ramach Zachodu, w ramach państw członkowskich. Widzicie, te podziały są wszędzie. Widzimy, jak ta debata nawet w ramach koalicji w Niemczech dzisiaj trwa pomiędzy trojgiem koalicjantów. No właśnie, bo uprzedziła pani trochę moje pytanie a propos tych dostaw właśnie. Czy pani zdaniem może dojść do kryzysu rządowego w Niemczech? Dlatego, że rzeczywiście Olaf Scholz i jego partia zdają się coraz bardziej osamotnieni. Czy to pani zdaniem może się przełożyć także na politykę wewnętrzną i na jakiś kryzys w Niemczech? Nie wydaje mi się, żeby to mogło doprowadzić do rozpadu koalicji, dlatego że stawka jest zbyt wysoka i jednak w Niemczech przy wszystkich słabościach, bo widać, że Niemcy się pogubiły w takiej wielkiej geopolitycznej konfrontacji. Niemcy, które miały zawsze politykę nastawioną na to, że pokój się zapewnia współpracą gospodarczą, a współpraca gospodarcza zapewnia oprócz tego pokoju jeszcze taki win-win, korzyść dla wszystkich i dobrobyt. I nagle się okazało, że świat funkcjonuje według w ogóle innych zasad, że pokój się zapewnia siłą militarną, która po prostu ma wielkie znaczenie, a kontakty gospodarcze są obosieczne i mogą być wykorzystane jako broń. I to tak wyrzuciło w powietrze niemieckie myślenie o świecie, że Niemcy się zupełnie nie mogą w tym pozbierać, są ewidentnie pogubieni, są sprzeczne sygnały, jest bardzo dużo debaty wewnętrznej na ten temat, ale to nie znaczy, że nie ma odpowiedzialności, bo ona jest i dzisiaj upadek rządu byłoby wielką nieodpowiedzialnością także wewnętrznie dla samych Niemiec i w Europie to jest zupełnie niepotrzebne i moim zdaniem do tego nie dojdzie. Natomiast jakieś przesilenie w którąś stronę i mnie się wydaje, że to jednak będzie w stronę dostarczania tej broni, ostatecznie się zdarzy, bo presja na Scholza jest coraz większa. To jest presja opinii publicznej, presja komentariatu coraz większa i wreszcie presja jego koalicjantów. I on sam daje sprzeczne zapowiedzi. Obiecuje tę broń, a potem przychodzą dane, które pokazują, że od marca właściwie jest dostarczane, są dostarczane jakieś zupełnie lekkie. Nawet nie chodzi o to ile, tylko jaka. To, co jest potrzebne, to jest ciężka broń, to są czołgi, to zostało obiecane i tego nie ma. I firmy niemieckie są gotowe, żeby to dostarczać, więc ta broń jest, nie jest prawda, że jej nie ma. Natomiast nie ma woli politycznej i zgody politycznej, żeby to się zdarzyło, choć jest bardzo dużo nacisku bardzo różnych środowisk na Scholza właśnie, żeby wreszcie wywiązał się ze zobowiązań, które podjął.
To zresztą nie jedyny kryzys w rządzie, dlatego że też zmaga się z nim bardzo mocno Boris Johnson, czyli premier Wielkiej Brytanii. Tam chyba dwoje ministrów odmówiło posłuszeństwa, podało się do dymisji, twierdząc, że straciło zaufanie do Borisa Johnsona. To oczywiście nie jest kwestia związana z Ukrainą, ale jednak Wielka Brytania bardzo mocno jest zaangażowana w te kwestie, więc tego typu kryzysy polityczne no, nie wpływają także zbyt dobrze, mówiąc krótko, na taką współpracę europejską w kontekście ukraińskim, prawda? To jest element szerszego problemu, mianowicie mamy do czynienia ze słabymi rządami w głównych krajach unijnych dzisiaj. Każdy z innych powodów. Macron nie ma silnej większości, jak wiemy po ostatnich wyborach. Z kolei we Włoszech jest silny rząd, ale już widać, że on nie przetrwa po wyborach. W Niemczech jest rząd słaby, koalicyjny i jeszcze wewnętrznie skonfrontowany. Z kolei w Stanach Zjednoczonych Biden ma no, bezprecedensowo niskie poparcie i to też nie pomaga mu. Choć jest poparcie, to jest ciekawe, ostatnie badania wśród Amerykanów pokazują, że jest poparcie Amerykanów dla podtrzymania Ukrainy, nawet kosztem inflacji, kosztem wysokich cen surowców energetycznych. I to jest dobra wiadomość. Niemniej ewidentnie taka postawa Bidena nie przekłada się na jego poparcie wewnętrzne, które determinują wewnętrzne problemy i te problemy są bardzo poważne, a więc wszyscy ważniejsi gracze na Zachodzie, w tym Stany Zjednoczone, mają bardzo głębokie, poważne problemy wewnętrzne i to powoduje, że nie są w stanie tak efektywnie i skutecznie działać w tej wojnie wobec Rosji i nie są tak efektywnie w stanie, są rozdzierani między rozwiązywaniem problemów zewnętrznych a wewnętrznych i to jest taka spirala, bo jednocześnie klęska, fatalny byłby to scenariusz, ukraińska, tylko pogorszyłaby stan spraw na Zachodzie i tylko pogorszyłoby postrzeganie siły Zachodu, siły Unii, siły NATO wewnątrz krajów członkowskich i osłabiło rządy w tych krajach. Więc to zwycięstwo jest wszystkim potrzebne, ale zasób na to zwycięstwo jest niestety ograniczony. Pani ambasador, jak wygląda sytuacja po drugiej stronie barykady? To jest też rzecz, o którą ja zawsze panią pytam, kiedy my się spotykamy ze względu na pani doświadczenie i wiedzę na temat tego, co dziać się może w Federacji Rosyjskiej, mam na myśli mechanizmy. Czy pani zdaniem tam sytuacja w jakikolwiek sposób ulega zmianie? Także pytam o Kreml i o to, co tam się może dziać w kontekście no jednak nieosiągania celów, które zostały postawione przed armią w kontekście tej wojny. I z drugiej strony o społeczeństwo, do którego głów leje się przez cały czas bardzo ostra propaganda, coraz ostrzejsza zresztą, bo rosyjskie media zaczynają mówić o III wojnie światowej, o tym, że czas na inne kraje. Taka debata odbyła się ostatnio w rosyjskiej telewizji. Więc czy tam pani zdaniem jest jakaś zmiana sytuacji w odniesieniu do na przykład tego, co było jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu? Rosja jest w procesie permanentnych zmian, z tym, że są to zmiany ewolucyjne i pozornie można ich nie dostrzegać, chyba że właśnie się zestawi Rosję dzisiaj, Rosję sprzed miesiąca, sprzed 24 lutego i tak dalej, i tak dalej. I teraz trend tych zmian jest spójny i cały czas idący w jednym kierunku. I to jest z jednej strony takie ewidentne zmierzenie w kierunku autorytaryzmu już totalnego, czyli propaganda całościowa, która wymaga od ludzi już nie tylko tego, żeby się jak w kraju autorytarnym wycofali od polityki i wiedli swoje małe życie i się nie wtrącali, tylko żeby proaktywnie popierali tę linię, która jest proponowana przez reżim rządzący. I ta propaganda wkracza wszędzie, do szkół, do przedszkoli nawet, do miejsc pracy i wymaga od ludzi opowiedzenia się za, ale równocześnie jest ewidentna takie staranie rządu, żeby przekonać ludzi, że trwa normalność, że to nie jest kraj w stanie wojny całościowej i że właściwie ich życie toczy się bez zmian. Wojna, która jest toczona, jest wojną peryferyjną, która nie wymaga jakichś bardzo daleko idących poświęceń ani ekonomicznych, ani w stylu życia, ani już tym bardziej w poświęcaniu tego życia. Dlatego nie ogłoszono mobilizacji, dlatego próbuje się pozyskiwać ludzi do wojska,
wojska z odległych regionów, gdzie jak zginą, to jednak to nie jest jest niestety czymś innym śmierć mężczyzny z Moskwy czy z Petersburga, a z odległej Hakasji czy Buriatii. I z tego sobie władze rosyjskie zdają sprawę. No i przede wszystkim, co jest koszmarem, próbują pozyskiwać poborowych na siłę z terenów okupowanych ukraińskich. I tutaj już w ogóle nie pytają o zdanie, tylko ci ludzie są wcielani do armii absolutnie siłowymi metodami, traktowani jako mięso armatnie, a wszystko po to, żeby nie ginęli Rosjanie i żeby społeczeństwo rosyjskie miało poczucie tej pseudoiluzji normalności. I trzeci proces, który się toczy, to jest proces jednak degeneracji ekonomicznej, tylko to nie jest tak, jak się spodziewano, że się po prostu zawali ta gospodarka. Tak się nie dzieje i tak się nie stanie, to już widać. Natomiast ta degeneracja postępuje, bezrobocie rośnie, ewidentnie rośnie ubóstwo i to tak w wymiernych procentach, że jest coraz więcej ludzi poniżej granicy ubóstwa, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. I to jest też ciekawe, że to właśnie wśród tych ludzi jest najmniejsze poparcie dla wojny. Nie dlatego, że jakoś im bardzo szkoda Ukrainy, czy rozumieją geopolitykę, tylko rozumieją, że nie ma tej normalności i że to po prostu w nich uderza bardzo fundamentalnie w ich poziom życia. Ale to jest, no jest ogromna degeneracja też taka technologiczna. W dostępności technologii, właściwie padł cały przemysł samochodowy w Rosji. Zaczynają się już być rozbierane samoloty na to, żeby na części, żeby inne samoloty mogły latać i to się będzie oczywiście pogłębiać. Natomiast nic nie wskazuje na to, żeby miał być jakiś krach, jakieś załamanie. To są takie tendencje narastające. Im więcej oczywiście tego procesu degeneracji poziomu życia i ekonomicznego, tym więcej tego totalitaryzmu zarówno w wymiarze indoktrynacji, jak i w wymiarze represji. Ale to ciągle też warto zaznaczyć, no nie są represje stalinowskie, czyli takie, gdzie po prostu masowo ludzie są więzieni czy w łagrach. To ciągle jest ograniczone w swojej skali zjawisko. No ale wiemy, że Ukraińcy są także masowo wywożeni na tereny Rosji. I teraz pytanie, czy my w ogóle jesteśmy w stanie postawić tezę, co się z tymi ludźmi dzieje? Wiadomo, co się z tymi ludźmi dzieje i to wiadomo zarówno ze źródeł ukraińskich, z wypowiedzi tych ludzi, bo niektórzy z nich jednak się wyrywają z tej Rosji i opowiadają. Wiadomo też ze źródeł rosyjskich. I to jest najczęściej, tu są dwie historie. Jedna to jest o ludziach, którzy są chociażby żołnierzami, którzy trafili do niewoli, no i oni się znajdują w strasznych warunkach. To są takie obozy filtracyjne, gdzie są i tortury, i bardzo złe traktowanie. Choć też doszło ostatnio do wymiany jeńców, więc okazuje się, że są możliwe też takie dyplomatyczne, zakulisowe rozwiązanie, które pozwalają Ukraińcom wymienić swoich jeńców na jeńców rosyjskich, ale no ciągle bardzo wielu tych jeńców jest w rękach rosyjskich. Natomiast z terenów okupowanych, w tym z miast, które są zajmowane przez Rosjan. Rosjanie często nie pozwalają na ewakuację ludności w stronę ukraińską, tylko albo każą ludziom zostawać na miejscu, albo z obszaru działań wojennych pozwalają im, nakazują im. Znaczy, jeżeli ktoś chce uciekać, to może tylko do Rosji. W związku z tym ci ludzie, chcąc nie chcąc, uciekają do Rosji, są do tej Rosji de facto przymusowo wywożeni. I znowu przechodzą filtrację. Ci, których według jakichś niepojętych kryteriów uzna się za współpracujących z, tu znowu w cudzysłowie, nazistowskim reżimem jakimś ukraińskim, mówiąc propagandą rosyjską, no to ich los jest zdecydowanie nie do pozazdroszczenia. Natomiast pozostali gdzieś trafiają do Rosji i różnie. Czasem są strasznej nędzy, czasem uzyskują pomoc od społeczeństwa rosyjskiego i po prostu jakoś tam zaczynają życie. Inni z tej Rosji próbują uciekać, bo nie chcą żyć w kraju okupanta. Pani ambasador, a czy a propos tej gospodarki, o której jeszcze mówiła pani wcześniej, czy widzi pani jakąś przestrzeń jeszcze dla Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o sankcje? Bo mówiło się o złocie, co bardzo mocno uderzyłoby w Federację Rosyjską. Czy rzeczywiście tutaj są jeszcze jakieś poważne ruchy, które Unia Europejska może wykonać?
Nie jest takie oczywiste, czy akurat to złoto, bo tu są różne opinie, tak bardzo poważnie by Federację Rosyjską uderzyło. Jednak dzisiaj istota tej takiej względnej stabilności degradującej gospodarki i biedniejącej zdecydowanie Rosji, ale jednak to jest względna stabilność, jest oparta na prostym mechanizmie. Na dużych pieniądzach, które Rosja dostaje z eksportu surowców energetycznych. Te pieniądze są w miarę konstant ze względu na to, że są bardzo wysokie ceny tych surowców. Nawet jeżeli ilość eksportu została trochę ograniczona, to jest to kompensowane wysokimi cenami. Równocześnie Rosja, znacznie został ograniczony import do Rosji ze względu na sankcje, co powoduje, że jest gorszy asortyment, są wyższe ceny i jest ta degradacja technologiczna, ale równocześnie oznacza, że rząd ma pieniądze na to, bo ma dużo tej waluty, nie importuje, na to, żeby sztucznie trzymać rubla i do tego rubla ewidentnie dopłacać, co się dzisiaj dzieje. I teraz złoto, nic tutaj w tej takiej pararównowadze nie zmieni. To, co dzisiaj jest kluczowym wyzwaniem, to jest utrzymanie tych sankcji, które jest, utrzymanie ich szczelności, zamknięcie różnych takich bypassów, które powstają. Jednak wymuszenie na graczach światowych, żeby oni się bali wtórnych sankcji, jeżeli zaczną współpracować z Rosją, na przykład zaczną też dostarczać technologii, czy wręcz broni, żeby Rosja mogła odbudowywać swój arsenał wojskowy. I to jest dzisiaj kluczowa rzecz, kluczowa presja w relacjach także z Chinami. Tu jest delikatna, choć bardzo gorąca rozmowa z Turcją, bo dzisiaj Turcja jest głównym hubem, jednym z głównych hubów bypassu sankcji, dlatego że Turcja się do tych sankcji nie przyłączyła, zachodnich, i w związku z tym no, bardzo wiele rzeczy trafia na rynek rosyjski po prostu przez Turcję. Mm-hmm. Panie ambasador, to a propos światowych graczy, jeszcze jedna rzecz na koniec. Wiemy, że Władimir Putin zapowiedział się już, a właściwie Kreml zapowiedział to, że Władimir Putin pojawi się zaproszony przez prezydenta Indonezji na szczycie G20. Po pierwsze, jak do czegoś takiego mogło dojść w obecnej sytuacji, pani zdaniem? A po drugie, jeżeli już doszło, to jak się powinny zachować pozostałe państwa zgromadzone w tym zacnym gronie? Ta sprawa oddaje bardzo dobrze to, co się dzieje globalnie i tę stawkę globalną, która wokół tej wojny narosła, choć w żadnym razie to się nie pojawiło w momencie wojny. To wyeskalowało w momencie wojny. Otóż Zachód i Stany Zjednoczone są dzisiaj, przywództwo Zachodu i Stanów Zjednoczonych jest dzisiaj bardzo mocno podważane i wystawiane na próbę przez tak zwane kraje peryferyjne lub kraje, które przez dekady były krajami peryferyjnymi. I one dzisiaj chcą spowodować zmianę układu sił globalną i wzmocnić swoje pozycje. I w związku z tym wykorzystują tę wojnę do tego, żeby osłabić pozycję Stanów. I teraz w G20 są takie kraje jak Indie, Chiny, RPA, Arabia Saudyjska. To są właśnie te kraje, dla których dla nich nie jest wygodne dzisiaj ustawić się po stronie Bidena i powiedzieć, że Rosja ma nie przyjeżdżać na G20. One mówią, dlaczego nie? Niech przyjedzie na G20, bo wiedzą, że to będzie ogromnie trudna sytuacja dla Bidena, bo Biden powiedział, że na G20 Rosji ma nie być. Czyli jego słowo albo się zrealizuje i wtedy Stany są górą, albo Biden zostanie i Stany upokorzone tym, że będzie musiał na takim family photo stanąć z Putinem na G20. Albo się na G20 nie pojawić, panie ambasador. Czy to nie wchodzi w grę? Ale jeżeli się nie pojawi, to tym samym nie siądzie przy stole, gdzie siedzi 20 jednak kluczowych sił światowych, a przy tym stole siądzie Putin. Czyli to Putin będzie siedział z Indiami, z Chinami, z Indonezją i z Arabią Saudyjską, a nie będzie tam... No to jak jest wyjście z tej sytuacji? Dobre rozwiązanie. Widać, że trwają zmagania i bardzo silne naciski. Indonezja, prezydent Indonezji usiłuje zachować neutralność, ale widać, że tej
pola dla neutralności, czyli takiej przestrzeni, że nie jestem ani tu, ani tam, w zasadzie pozostaje bardzo mało. Z taką propozycją wyszedł premier Draghi, mówiąc o obecności Putina online, czyli żeby nie przyjechał, ale był online. Mhm. To oczywiście się spotkało z bardzo ostrą odpowiedzią Moskwy, bo Moskwa czuje, że tutaj też jest, to jest konfrontacja sił, czy je wygra, i Moskwa sobie nie życzy, żeby ktoś jej mówił, w jakiej formie ma być obecna, czy ma być nieobecna. I teraz równocześnie w interesie jednak Indonezji jest, żeby Stany Zjednoczone i w ogóle kraje G7 były, bo usiądnięcie przy stole jednak bez tych państw też nie buduje prestiżu samej Indonezji dzisiaj jako gospodarza G20. Jak się ta gra skończy i to zwarcie sił, dzisiaj trudno powiedzieć, ale samo to, że trudno powiedzieć, że słowo Bidena, jednoznaczne słowo państw G7, że Rosji tam ma nie być, nie okazało się od razu decydujące, tylko to mocowanie się trwa, też już jest bardzo symptomatyczne. I bardzo mało optymistyczne. Z naszej perspektywy tak, ale pamiętajmy, to jest nasza zachodnia perspektywa. Oczywiście dla nas ona jest najważniejsza i z naszej perspektywy zdecydowanie tak. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka Instytutu Strategii 2050, była ambasador Rzeczypospolitej w Federacji Rosyjskiej. Pani ambasador, jak zwykle bardzo pani dziękuję za wizytę. Dużo zdrowia życzę i do zobaczenia. Dziękuję. Spokojnego, dobrego dnia. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Ekspresu Biedrzyckiej. Bardzo państwu dziękujemy za obecność. Oczywiście dzień jak co dzień. Wracamy do państwa jutro punktualnie o godzinie 9. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski. Spokojnego, dobrego dnia państwu życzymy. Dziękujemy. Proszę na siebie uważać i do jutra.